1000 górników Kosowa związanych z projektem Trenuj z AXO. Jest to projekt, który przez inicjatywę grupy AZS ZSA serdecznie witam zgromadzone media, uczniów, a przede wszystkim inicjatorów tego projektu. Wiceprezesa zarządu grupy AZS ZSA pana Mirosława Kosińskiego, jednocześnie przewodniczącego Rady Nadzorczej z AXO oraz panią prezes AXO Sabinę Osielską i zawodników. Jesteśmy obecni i w siatkówce damskiej w Policach, w piłce nożnej i w piłce ręcznej w Buławach, w Żużlach, w Karpowie, a my jako kędzierze miasto siatkówki oczywiście wspieramy siatkówkę męską. Wykorzystajmy tych chłopaków, trenerów, którzy będą przychodzić do szkół, ażeby pokazali, jakie są tajniki tej siatkówki. Jeżeli tak mogę powiedzieć, kilku młodych siatkarzy, którzy będą w następnych latach reprezentować nasze miasto, nasze województwo, to uważam, że duża będzie nasza usługa dla ZAXO. Trenuj z ZAXO, uważam, że jest prawie że otwarte. Pani prezes, wkrótce już chyba będę pytał panią, gdzie ZAXO w tym mieście nie było? Panie redaktorze, ja pamiętam, jak pan mi powiedział półtorej roku temu. ZAXO była tylko dla ZAXO. Nie wychodziła do miasta, nie wychodziła do młodzieży. Po meczu odchodzili do szatni. Robimy coś innego. ZAXO jest otwarta, ZAXO pomaga, wspiera rozwój młodzieży szkolnej, nie tylko gimnazjalnej, ale i podstawowej. ZAXO jest dla nas, dla fanów, dla młodzieży, dla mieszkańców Kędzierzyna i okolic. Cieszymy się bardzo, bo niestety kibice na przykład choćby autografów nie mogą wziąć po meczu, bo w zasadzie nie ma jak się dostać do tych zawodników, a tu na przykład spotykają ich pod odrzańskimi ogrodami, spokojnie mogą podejść, dotknąć, porozmawiać. No, mam nadzieję, że trochę zmieniliśmy imidż naszej drużyny. To są tacy sami ludzie jak my wszyscy. I jeżeli spotykacie ich i w sklepach, i w kościele. Uważam, że każdy może podejść, każdy może dotknąć. A tym bardziej teraz, jeżeli rozpoczynamy szereg takich spotkań, Trenuj z ZAXO, to tym bardziej będzie możliwość nawet porozmawiania i dowiedzenia się, jaki to człowiek. To są bardzo skromni ludzie, ale bardzo chętnie też podchodzą do młodzieży. Swoimi akcjami sprawiacie wielką radość mieszkańcom Kędzierzyna Koźla. Ja mam nadzieję, że będziemy już dobrze grali, fani będą przychodzili na mecze, a przez ten program Trenuj z ZAXO, który popiera Grupa Azoty, Zakłady Azotowe Kędzierzyn, na pewno miasto Pyszczyzna jest naszym też sponsorem i wszyscy nasi sponsorzy dają możliwość spotkania się, nawet i prywatnego, z naszymi zawodnikami. Czy dzisiejsza młodzież jest wysportowana? Powiem trochę politycznie. Chciałoby się, żeby była bardziej. Natomiast na te czasy, na tą chwilę globalizacji, elektroniki, tych wszystkich urządzeń, które odciągają dzieci od sportu, od właśnie hali, sali gimnastycznej, od boiska, to myślę, że możemy się cieszyć. Możemy się cieszyć, ponieważ nauczyciele widać, że już ciągną dzieci. Sporty masowe też ciągną, starają się ściągać dzieci na hale. Także powolutku wychodzimy z tego wieku, z tego dziesięciolecia otyłości wśród dzieci. Myślę, że za parę lat powinniśmy się cieszyć, że tych chorób będzie coraz mniej. Na ile zajęcia w szkołach z młodzieżą będą podobne do treningów z ZAXO? To też zależy od poziomu zaangażowania dzieci, młodzieży, bo ciężko spodziewać się, że będziemy wprowadzać takie elementy, takie ćwiczenia, jak są normalnie u zawodowców, u ludzi, którzy mają po 20 parę, 30 parę lat. To troszeczkę inny poziom. Natomiast naszym celem jest przede wszystkim propagowanie siatkówki, kontakt z młodzieżą, tych zawodników, których można gdzieś tam na boisku oglądać, po to, żeby oni też czuli się, że to są normalni ludzie i że każdy z tych dzieciaków ma szansę kiedyś zaistnieć i może zagrać właśnie na hali przy ulicy Mostowej lub w jakimś innej miejscowości przeciwko tym wielkim nawet reprezentantom.
Dzisiaj pierwszy trening z całego cyklu. Jak pan ocenia wyniki tego treningu? Jak pan ocenia przygotowanie tej młodzieży? Czy to było tak, jak pan się spodziewał, czy może lepiej albo gorzej? No, przyznam się szczerze, że troszeczkę jestem zaskoczony poziomem. Myślałem, że będzie troszeczkę ciężej. Natomiast grupa widać zorganizowana przede wszystkim. To nie są zmanierowane dzieci, to nie jest młodzież, która się nie słucha, tylko wręcz przeciwnie. Wykonywali wszystkie ćwiczenia tak, jak powinno być. Nawet drobne uwagi, które wprowadzaliśmy gdzieś tam w trakcie treningu, były korygowane, więc muszę powiedzieć, że bardzo pozytywnie. Obawiam się, że nie będziecie mieli czasu na swoje treningi. Zawsze tą godzinkę, 45 minut uda się na pewno wygospodarować i na pewno każdy już z chłopaków się zadeklarował, że bardzo chętnie przyjdzie na takie zajęcia, poprowadzi, spotka się z młodzieżą, z dziećmi po to, żeby tą siatkówkę też przenosić z dużej hali do tych właśnie małych takich szkolnych. Dziękuję. W tej chwili wystąpiliście jako kibice, ale przecież jeszcze niedawno byliście traktowani jak zawodnicy. Czy ten trening był trudniejszy od treningów, które odbywają się na zajęciach WF-u? Tak był. Dlaczego? No, ponieważ było tutaj wiele rozciągania na lekcjach WF-u, no nie ma tyle czasu, żeby na przykład zrobić taką długą rozgrzewkę. Teraz przynajmniej macie nieco pojęcie, jak muszą trenować zawodnicy Zaksy. Tak, to prawda. A wam, dziewczynom, trudniej się trenowało niż chłopakom? No ciekaw jestem bardzo. Jak to wygląda u was? Nie, to była po prostu taka przyjemność trenować z takimi osobami jak właśnie zawodnicy z Zaksy. Długo będziecie pamiętali ten trening? Na pewno. Ach, ja tak. Co najbardziej się podobało na tym treningu? Jakie zajęcia? Które? Gierka. No gra. No też gra. Czy jesteście kibicami Zaksy? Tak. Miejski Ośrodek Kultury po raz kolejny przygotował ferie zimowe z MOKiem od 17 do 21 lutego 2014 roku. Będziemy organizować zajęcia dla dzieciaków. Czekamy na dzieci w wieku od 7 do 13 lat. A co oferujemy? Przede wszystkim mnóstwo atrakcji, między innymi całodniową wycieczkę do Parku Wodnego w Tarnowskich Górach. Będzie także wycieczka do Stadniny Koni w Większycach, projekcje filmów w kinie Chemik, gry i zabawy edukacyjne, atrakcje dla dzieciaków w sali zabaw, zajęcia integracyjno-rekreacyjne, a także bal karnawałowy. Serdecznie zapraszamy, właśnie ruszyły zapisy, czekamy na was, spędźcie ten czas właśnie w Domu Kultury Chemik, spędźcie ten czas bezpiecznie i atrakcyjnie. Szanowni Państwo, wznawiam obrady 50. sesji Rady Powiatu Kędzierzysko-Koźleckiego. Stwierdzam, że na sali obrad jest obecnych 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 radnych. W związku z tym nasze obrady są prawomocne. Rada Powiatu Kędzierzysko-Koźleckiego zakończyła obrady 50. sesji. W trakcie obrad mieliśmy kilka bardzo ważnych punktów. Pierwszym z tych punktów było wręczenie honorowych statuetek Powiatu Kędzierzysko-Koźleckiego. Zostały uhonorowane następujące osoby: pani Ewa Hołambiec, pan Józef Pajor oraz Towarzystwo Ziemi Kozielskiej.
Jest to wynikiem głosowania, które odbyło się w miesiącu grudniu w Radzie Powiatu nad tymi konkretnymi wnioskami, które zostały złożone przez organizacje społeczne w naszym powiecie oraz również oraz mieszkańców naszego powiatu. Następnie zostały również wręczone podziękowania za długoletnią pracę osobom przychodzącym na emeryturę. To znaczy panu kierownikowi Wydziału Zdrowia, panu Kucharskiemu oraz powiatowemu rzecznikowi praw konsumenta, panu mecenasowi Kulnickiemu. W trakcie sesji odbyło się również spotkanie. Wysłuchaliśmy informacji pełniącego obowiązki dyrektora szpitala SPZOS w Kędzierzynie-Koźlu, pana Marka Staszewskiego, na temat sytuacji w tej jednostce. No, dyskusja oczywiście dotyczyła najbardziej palących spraw, które zostały bardzo jasno przez pana dyrektora wyjaśnione wszystkim radnym. Myślę, że tutaj pan dyrektor zadał kłam pewnym spekulacjom, czy też plotkom, które się pojawiają na terenie naszego miasta czy powiatu, dotyczące właśnie tej konkretnej jednostki. Również rozpatrywaliśmy wniosek zarządu dotyczący reorganizacji wydziałów w starostwie. To znaczy zostało połączone dwa wydziały, Wydział Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Zdrowia. Jedną jednostkę została połączona, dokonaliśmy z likwidacji Wydziału Oświaty. Może bardziej został wchłonięty przez nowy twór, który na terenie naszego powiatu, a mianowicie jest to Powiatowy Zespół Oświaty, który przyjął obowiązki i Wydziału Oświaty oraz Wydziału Powiatowego Zespołu Zarządu Oświaty. I utworzyliśmy nowy wydział, Wydział Promocji Powiatu, który będzie się zajmował również stowarzyszeniami, które prowadzą swoją działalność na terenie powiatu kędzierzyńsko-koźlowskiego. W imieniu organizatorów 10. Ogólnopolskiego Spływu Twardzieli Odra 2014 mam zaszczyt zaprosić wszystkich Państwa na tę imprezę. W 2005 roku trójka morsów z klubu Dębowa Kędzierzyn-Koźle postanowiła sobie poszerzyć przyjemność moczenia się w wodzie i oprócz zwykłego wchodzenia postanowiła przepłynąć 7-kilometrowy odcinek Kłodnicą, Odrą do Szkwału. I byli to kręcący tą scenę Andrzej Szopiński, Adam Giet i mówiący do Państwa Janusz Tyka. Jak sobie przypominam, zima była dosyć sroga i po 3/4 trasy ze względu na zalodzenie rzeki trzeba było jednak wyjść z wody. Wydawało nam się, że będzie to jednorazowa przygoda, ale jak pokazuje historia, organizujemy 10. edycję spływu. Po tym jak w 2011 roku morsy Dębowa przepłynęły 741 km zimą Odrą, wyczyn niebywały, bo po raz pierwszy ktoś czegoś takiego dokonał, powiem, że z wielkim szacunkiem i miłością spoglądamy na Odrę i ona jest jakimś celem samym w sobie, jeżeli chodzi o zimę. 8 lutego w okolicach mostu między Bierawą a Ciskiem o godzinie 10 35 morsów, w tym 5 kobiet, startuje z zamiarem przepłynięcia 10 km z metą na wyspie w Koźlu tuż przy ośrodku Szkwału. Zapraszamy wszystkich Państwa do gorącego dopingu, gorącego zagrzewania uczestników do walki. W zamian oferując gorącą grochówkę, dajmy Państwu gwarancję, że nikt z Państwa nie zmarznie. Będzie ognisko, będą kiełbaski, będzie gorąca muzyka. Zapraszamy na Szkwał 8 lutego od godziny 11. Pozwólcie, że w tym momencie przejdę do przedstawienia krótkiej charakterystyki wyróżnionych kandydatów.
pierwszą przedstawia panią Ewę Hołamiec. Pani Ewa Hołamiec od 2001 roku pełni funkcję dyrektora regionalnego Olimpiad Specjalnych. Kandydaturę tą zgłosili członkowie Stowarzyszenia Olimpiad Specjalnych Polska, Oddział Regionalny Opolskie, Komisja Rodzinna Olimpiad Specjalnych, rodzice, dzieci i młodzież z upośledzeniem intelektualnym powiatu kędzierzysko-kozielskiego, popierając wniosek 295 podpisami. W uzasadnieniu napisano: jest niebanalnym i nieprzeciętnym człowiekiem, który znajduje czas na społeczną działalność skierowaną nie tylko do dzieci i młodzieży, ale także ich rodzin. I dalej wnioskodawcy piszą: umożliwia udział w treningach i zawodach sportowych każdej osobie z upośledzeniem intelektualnym powyżej 8 roku życia, niezależnie od stopnia upośledzenia, poziomu umiejętności sportowych czy sytuacji materialnej. Dzięki aktywności i profesjonalizmowi pani Ewy, zawodnicy z upośledzeniem intelektualnym mogli uczestniczyć w światowych igrzyskach olimpiad specjalnych w Monako, Irlandii, Chinach, Kanadzie oraz Grecji. Pani Hołamiec od 2003 roku organizuje Dzień Godności, od 2004 roku Festyn Bezpieczne Wakacje, od 2005 roku współpracuje z organizacjami wojewódzkimi konkursu Najlepszy z Najlepszych. Od 2010 organizuje wigilie sportowe. 2 lata temu zainicjowała cieszące się wielką popularnością sztafety papieskie na pływaniu miejskim, promując kędzierzyn koźny. Jest propagatorem sportu, specjalizacji i upośledzenia w środowisku osób niepełnosprawnych. Systematycznie oddziaływuje i pogłębia świadomość społeczności lokalnej w poszanowaniu osób upośledzonych, a media lokalne informują o kolejnych sukcesach jej zawodników. Pani Ewa Hołamiec, Olimpiady Specjalne Polska. Statuetka Koziołka to nie pierwsze odznaczenie, ale pierwsze, jeżeli chodzi o samorząd powiatowy. Tak, jestem bardzo dumna, że znalazłam się w gronie tak znamienitych gości, którymi są zarówno przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kozielskiej, jak i Związku Harcerstwa Polskiego. Serdecznie gratulujemy tej nagrody. Co ona oznacza dla pani w codziennej pracy? Czy te nagrody pomagają, uskrzydlają? Na pewno dodają tak zwanego powera i dlatego bardzo się cieszę, że moja praca została zauważona i że znalazło się miejsce też dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną zrzeszonych właśnie w naszym Stowarzyszeniu Olimpiady Specjalne Polska Opolskie. Jakie na co dzień macie problemy w swojej działalności, które musicie pokonać? Co jest największą trudnością w działalności olimpiad specjalnych? Tak jak każdy działający, napotykamy na różne trudności, ale staramy się je pokonywać i właśnie przez organizowanie wszelkich imprez przede wszystkim przełamujemy bariery w społeczeństwie, co jest dla nas bardzo ważne, a jesteśmy coraz częściej i coraz lepiej postrzegani. O nadanie wyróżnienia dla pana Józefa Pajora wnioskował radny Jerzy Wałos, Zespół Szkół Miejskich nr 1 i PCK Zarząd Oddziału Rejonowego w Kędzierzynie Koźnym. Pan Józef Pajor jest osobą od ponad 40 lat związany z naszym regionem. Swoją postawą stanowi dla młodzieży wzorzec człowieka aktywnie zaangażowanego w działalność na rzecz innych. Druh harcmistrz Józef Pajor jest wieloletnim instruktorem duchówca Kędzierzyn Koźle, założycielem i szczepowym drugiego szczepu harcersko-duchowego działającego przy Zespole Szkół Miejskich nr 1 w Kędzierzynie Koźle, a także aktywnym członkiem PCK, zaangażowanym w szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy. Propaguje wśród młodzieży ideę ratownictwa medycznego. Organizuje akcje charytatywne, wyprawa dla rzeka, Dzień Walki z Głodem, Podziel się posiłkiem, Góra Grosza, które przynoszą wymierne korzyści w postaci zebranych środków finansowych i żywności oraz uczą młode pokolenie empatii, aktywności i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. Pan Józef Pajor jest także animatorem sportu, od ponad 20 lat związany z uczniowskim klubem sportowym olimpijczym. Jest współzałożycielem i wiceprezesem UKS, szczególnie związanym z sekcją zapasów.
Poza działalnością organizacyjną prowadzi w klubie dla młodzieży zajęcia siłowe. Jego wychowankowie osiągają wysokie lokaty w powiecie, w województwie i kraju. W 2013 zawodnicy klubu zdobyli 3 brązowe medale Mistrzostw Polski kadetów. Zapraszam pana Józefa Pajora na środek i odebrania statuetki. Harcmistrz Pajor, tak ważna funkcja, chyba najwyższy rangą harcerz w Kędzierzynie Koźlu? No nie, jest więcej tych harcmistrzów, tylko ze stażem to raczej to jest tym najstarszym, bo 42 lata pracy instruktorskiej. No właśnie, widział pan różne okresy aktywności harcerzy. Były czasy, kiedy w każdej szkole był szczep, były drużyny harcerskie. Dzisiaj to wygląda zupełnie inaczej. Czy harcerstwo jeszcze nie wypadło z mody? Nie, harcerstwo nie wypadło i chyba nie wypadnie. Dlatego, że się z powrotem odradza, bo jak wiemy, po rozbiorze komunistycznej weszło normalnie nowe harcerstwo, które zaczyna pracować po prostu tak, żeby dla młodzieży tej biednej. Bo większa część młodzieży to jest młodzież biedna, która nie ma finansów, żeby gdzieś można gdzieś wyjechać na jakiś obóz, na jakieś wycieczki czy kolonie. My staramy się tym dzieciom pomóc. Jest to harcerstwo, było, jest i będzie. Tak mam nadzieję, że dopóki jesteś instruktorzy są w Polsce, to będą to harcerstwo prowadzić. Takich instruktorów w ogóle to mamy bardzo dużo w Polsce, którzy właśnie swoją czas i pomagają innym. My tu w Kędzierzynie zaczynamy po prostu odradzać z powrotem harcerstwo. Ilu w tej chwili jest harcerzy w Kędzierzynie Koźlu? 162 osoby, to są gromady zuchy i harcerze. Co można powiedzieć, co 2-3 miesiące zwiększa się to, bo to przychodzą te młodsze, na przykład gromady zuchowe, które powstają potem harcerzy. To więc mamy nadzieję, założyliśmy sobie taki plan, że do końca roku tych harcerzy się zwiększy i mamy nadzieję, że to będzie, bo jest nowy chłopiec, komenda chłopca jest, młodzi to są zapaleńcy, normalni instruktorzy, którzy mam nadzieję, że przy naszej współpracy z tych starszych instruktorów poniesiemy to harcerze, będzie więcej. Tego życzymy, natomiast doceniono konkretny też aspekt waszej działalności. Chodzi o wspieranie PCK. To co, upuszczaliście krwi swoim harcerzom, czy też innym osobom? I czym się zasłużyliście na rzecz PCK? My po prostu pomagamy tak jak PCK ludziom, dzieciom i ludziom starszym. Bierzemy różne akcje, jak normalnie popieramy PCK. Ja na przykład zbiórkę dla Żaka, czy na obozy, na te kolonie, takie coś, to po prostu jest tak samo, już zbiórka pieniężna, która jest normalnie zbierana w sklepach, to jest przeznaczone na właśnie na zakup paczek świątecznych czy innych rzeczy, to jest po prostu nasza współpraca z PCK. I na przykład tak samo utworzone są grupy ratownicze, które razem z PCK robimy różne zawody, szkolenia dla dzieci i to jest właśnie nasz taki wkład dla PCK. Czym jest dla was statuetka Koziołka, to odznaczenie od powiatu? No to jest duże wyróżnienie, bo nie liczyliśmy, że kiedyś w ogóle będziemy takim się wyróżnieni. Byłem po prostu zaskoczony, jak się dowiedziałem, że jestem właśnie jedynym z tych, co właśnie nominowany do tego Koziołka. No i to dla mnie też do tego nie dociera, normalnie, że właśnie jako harcerze zostaliśmy docenieni właśnie tą pracą na innyk. Gratulujemy i życzymy spełnienia tych planów, które macie założone. Dziękuję. 28 czerwca 1964 roku pan zjazd założycielski, w którym uczestniczyły 94 osoby, powołał do życia Towarzystwo Ziemi Kozielskiej. W deklaracji programowej zapisano: Towarzystwo Ziemi Kozielskiej pragnie skupić w swoich szeregach wszystkich, którzy kochają Ziemię Kozielską. Chwaląc, chcąc ją poznać, chcą poznać jej historię, obyczaje, pieśni, jej dorobek gospodarczy i kulturalny, jej bogactwo przyrody, chcą służyć poznaniu jej dorobku i piękna, po to by żyć lepiej, piękniej i kulturalnie.
Towarzystwo Ziemi Kozielskiej obchodziło parę miesięcy temu swój piękny jubileusz, 60-lecia istnienia, 50-lecia, przepraszam, już was postarzyłem, ale do tej pory nie mieliście w swoim zbiorze różnych nagród, statuetek, odznaczeń, statuetki koziołków. Co to oznacza dla towarzystwa? Co oznacza dla towarzystwa? Towarzystwo Ziemi Kozielskiej to tak jak właściwie powiat kędzierzyńsko-kozielski, dawny powiat kozielski. Kiedy członkowie, założyciele towarzystwa gromadzili się, to myśleli właśnie o działalności jakby całego powiatu. Kultura. Przepraszam, przypomnijmy, że wtedy jeszcze powiaty istniały za dawnych czasów, tak? Powiat kozielski, taka była z miastem Koźle jako miastem powiatowym w tym momencie. No i trzeba zauważyć, że wtedy właśnie bardzo dużo osób z terenu było członkami Towarzystwa Ziemi Kozielskiej. No to z czasem się zmieniło, zmieniły się i struktury właśnie samorządowe, wróciliśmy do powiatu, ale dzisiaj jednak zdecydowana większość członków towarzystwa, gdzieś ponad 80% to są jednak ludzie z Kędzierzyna Koźla, chociaż mogą mieszkać pod Kędzierzynem Koźlem, ale tych z dalekich części powiatu jest coraz mniej jakby. Natomiast czasy się zmieniają, sposoby funkcjonowania także, ale też i aktywność mieszkańców. Czy towarzystwo tych aktywnych mieszkańców przybywa, ubywa? No towarzystwo cieszy się dobrą liczebnością. Liczyliśmy ostatni zarząd, to było 183 członków, jak pamiętam. I to takich, którzy w jakiejś formie się aktywizują. Myślę, że 40% to są już aktywni członkowie, no reszta to jest takie tło, ale tło bardzo wspomagające. Także nasze inicjatywy dotyczące wydawnictw, robienia wystaw wszelkiego typu, teraz wycieczki także wyszły, różna obsługa. No nie mamy z tym kłopotu, powiedzmy tak. No to gratulujemy jeszcze raz i czekamy na kolejne przejawy aktywności towarzystwa. No i nagrodę miasta dostaliśmy, nagrodę powiatu także. No nie wiem, chyba trzeba wyżej troszeczkę sięgnąć, bo chyba działalność naszego towarzystwa jest na tyle prężna na tle nawet całego kraju, że można i tam sięgnąć. No to czekamy i życzymy tych nagród kolejnych. Dziękuję ślicznie. Nie mają łusek na twarzy, nie mają wystających zębów, ale są. A kiedy dochodzi do spotkania, to, że są podobni do ludzi, nie czyni z urzędnika skarbowego człowieka. Przepraszam bardzo, czy tam można już wejść? Słucham? No czy tam jeszcze ktoś jest, czy już nikogo nie ma? A tak, tak, tak. Dzień dobry. Bo ja tutaj przyszedłem na wezwanie. Mhm. Na kiedy było wezwanie? Na przedwczoraj, ale dostałem dopiero wczoraj. Mhm. Nazywam się Romczyk. Robert. Romczyk. Robert. Panie Romczyk, czy jest pan patriotą? Nie rozumiem. 28 lutego o godzinie 18 w Domu Kultury Chemik niezwykłe wydarzenie, które przygotowaliśmy przede wszystkim z myślą o miłośnikach kabaretu. Przyjeżdża do nas kabaret Hrabi z programem Tak, że o. To najnowszy styczniowy program, który zapowiada się oczywiście niezwykle, niezwykle atrakcyjnie. Bilety rozchodzą się jak świeże bułeczki, więc
proszę, aby pospieszyć się z ich kupnem. Bilety można oczywiście nabyć poprzez nasz system sprzedaży online na www.mok.com.pl. Serdecznie zapraszam 28 lutego, godzina 18, Dom Kultury Chemik, kabaret Hrabi. Rączyk, jeszcze raz, czy jest pan patriotą? Tak, jeszcze Polskę! No, no, dobra, i czy chodził pan do polskiej szkoły? Tak. To jak się pisze Żoliborz, co? Popraw tu człowieku, nie chcę cię więcej widzieć. Klasa spedycyjna pierwsza w Polsce. No nie... W sensie zajętego miejsca. Tak, no są rankingi, któreż no nie będę wypowiadał się na temat metodologii tych rankingów, bo to jest kwestia organizatorów tych rankingów, ale wyszło, że nasza klasa jest najlepsza w Polsce w tamtym roku, 100% zdawalności egzaminu zawodowego. No cieszę się, bo tą klasę jakby wymyśliłem i wprowadziłem w życie w 2009 roku i jest to jakby też dla mnie jakiś sukces. Osobiste. Gratulujemy, ale ciśnie się na usta pytanie, czy to zasługa uczniów, bo są tacy dobrzy, czy też zasługa nauczycieli, którzy tak nie za bardzo tych uczniów cisną, powiedzmy. To myślę, że uczniowie zaraz się wypowiedzą, czy ich cisną ci nauczyciele, czy nie, bo podejrzewam, że będą mówić, że troszeczkę ich właśnie cisną, ale myślę, że to jest sukces, no myślę, że wszystkich. Nie ma tak, że to jest sukces tylko nauczycieli, a uczniowie wszystko pokornie wykonują. Myślę, że to jest sukces i osiągnięcie przede wszystkim uczniów, a my nauczyciele dzięki temu mamy sygnał, że to, co robimy, jest dobre, ale musimy pewne rzeczy modyfikować, żeby nie, no żeby było coraz lepiej, żeby było albo przynajmniej na tym poziomie, albo jeszcze lepiej. Panie dyrektorze, 2009 rok to świeży projekt. Te pierwsze miejsce to jest zaskoczenie? Czy państwo tak wiedzieliście, że tak dobrze idzie? To znaczy, no, egzamin wyszedł dobrze, bo byliśmy, to już egzaminy w sierpniu, wiedzieliśmy, że 100% uczniów zdało, czyli wiedzieliśmy, że jest dobrze. No, po raz pierwszy w tym rankingu perspektyw okazało się, że są jakieś podrankingi, jeżeli chodzi o zawody. No i cieszyć się, że ten spedytor wyszedł najlepiej w Polsce. Tak jak powiedziałem, no, ja nie jestem od metodologii i oceniania, czy ten ranking, metody wpływają, czy są dobre, czy są złe. Nie mi to oceniać. Panie dyrektorze, nieważne są metody, ważne jest pierwsze miejsce po prostu. No tak to trzeba odczytywać. No ja jako sportowiec były, no zawsze chciałem być na pierwszym miejscu. No i myślę, do tego trzeba dążyć, trzeba się cieszyć z tego miejsca na pudle. Spedytor to jest taka osoba, która zajmuje się ogólnie organizowaniem transportu. Robi to oczywiście zawodowo i odpłatnie. Na czym polega nauka? No nauka, no uczymy się, jak wykonujemy różne zadania, typu wliczanie trasy przewozu, cała ta organizacja. Takie praktyczne bardziej też przystosowanie do tego, jak to będzie wyglądać, papiery różne, na rachunkowości mamy. Komputerowo też już powoli zaczynamy wdrażać to, żeby wiadomo, technika idzie do przodu, także papiery trochę odchodzą, ale zawsze warto, żeby była ta wiedza, bo jednak to, co na papierze jest, to nigdy nie zniknie. Tak trochę przypadkowo wybrałem tą szkołę, ale mogę dzisiaj powiedzieć, że nie żałuję, bo naprawdę ta szkoła mnie rozwinęła i pod względem takim samego mnie i takim też zawodowym, bo muszę przyznać, że trochę interesował mnie ten transport, ale nie wiedziałem, czy to się jadło i tu dopiero nabyłem tej wiedzy, nabyłem praktyki, bo byłem na praktyce akurat 4-tygodniowej w Austrii i tam miałem możliwość poznania tego zawodu jakby od środka, jak to wygląda na takim wysokim już poziomie i to mi właśnie dało taki szerszy obraz tego zawodu i czym to właściwie jest. Czyli że dzisiaj właściwie to nie jest facet, który lata gdzieś tam z papierkami i palcem pokazuje, w którą stronę ma jechać ciężarówka. No nie, no jest cały, zajmuje się całym planowaniem, wszystko, papiery, poczty, zgarnia po prostu wszystkie zlecenia, to co jest, kupę roboty tak naprawdę. Czy waszym zdaniem po zakończeniu tej szkoły, jeśli oczywiście nie będziecie się chcieli uczyć dalej gdzieś na studiach, czy znajdziecie pracę w tym zawodzie? No jeśli chodzi o pracę na już, to myślę, że prędzej by dało radę znaleźć pracę akurat w Austrii, tam gdzie byłem. Bo tam przyjmują akurat ludzi po technikum prosto, a tutaj to bardziej szukają właśnie z doświadczeniem. Z tego rozumiem, typu. Czyli kolejny młody człowiek wyjedzie z Opolszczyzny. No na to wychodzi, bo tu widziałem, że bardziej chcę już z wyższym wykształceniem i z doświadczeniem ludzi. Więc
nie wiem, jak to tu może wyglądać na tym rynku. Znaczy się, ja natomiast jak byłem w Autozaku, bardzo miła atmosfera była i oczywiście jak najbardziej pan nam oferował, że po zakończeniu szkoły możemy przyjść do niego, że nie ma problemu, że szukają ludzi, pokazał nam, jak to wygląda. No jest praca, gdzie jest stres, bo terminy, wiadomo, gonią wszystko, ale powiedział, że jak najbardziej nie ma problemu. Czyli co, prezes Greger może liczyć na nowego, młodego członka załogi? No myślę, że jak rozważyłbym tą propozycję, bo fajna, miła atmosfera była i miło się tam, wspominam tam praktykę. Znaczy myślę, że kierunek ekspedycyjny i logistyczny są bardzo przyszłościowe, bo wszystkie firmy mają te działy i spedycyjne i logistyczne i no z tego co widzimy, ja sobie nie wyobrażam firmy, która nie ma spedycji. Bądź ma swoją spedycję, bądź ma spedycję, którą zleca firmie, która tylko tym się zajmuje i nie ma firmy, która nie posiada spedycji. Kwestia tylko kosztów, które firma musi sama skalkulować, co im się bardziej opłaca, czy mieć swoją spedycję, czy mieć spedycję, którą zleca firmie osobnej, która tylko tym się zajmuje. No spedytor, tak jak chłopaki powiedzieli, no zajmuje się praktycznie wszystkim od momentu przyjęcia zlecenia, bo potocznie w naszym mniemaniu wszystkich kojarzy się spedytor, to kurier, który do nas przychodzi z paczką z jakiejś firmy, a ich zakres obowiązków jest zdecydowanie większy, zdecydowanie. Tak zajrzałem do biblioteki mego mózgu i przypomniało mi się, że tak, całkiem trafione pomysły macie. Klasa policyjna, klasa spedycyjna, hotelarstwo, turystyka. Idziecie do przodu bardzo szybko i bardzo wyraźnie. No. Tak nam się wydaje, że to są trafione pomysły. Kolejny pomysł nam już w głowie świta, ale nie będę mówił. Zapomniałem jeszcze o chemii. No tak, no chemia no była jakby, powiem tak, no w chemii wyrośliśmy. Kiedy ja przyjeżdżałem do tej szkoły, to była tylko chemia, tutaj nie było nic. Tak, no było technikum chemiczne, które dostarczało młodych ludzi, czyli nowych pracowników do zakładów chemicznych Blachownia i zakładów azotowych Kędzierzyn. No tak to wyglądało. Było duże zapotrzebowanie. Tak, no tak to wyglądało. Było 1400 młodzieży, z tego wszyscy kształcili się w różnych zawodach chemicznych. No nie było żadnych innych zawodów praktycznie. No byli mechanicy pojazdów samochodowych, ale to były dwie klasy. Nawet byłem wychowawcą, pamiętam, ale no to wszystko jakby się zmieniło i te nowe kierunki też wynikały z potrzeby chwili i z potrzeby analizy rynku, który robiliśmy. No a zupełnie inną sprawą jest, czy oni będą pracować tu na Opolszczyźnie, czy będą pracować w Polsce, czy będą za granicą pracować, to myślę nie pytania jakby, pytania może nie dla nas, no pytania myślę do marszałka województwa, do firm, które powinny te miejsca pracy zapewnić. Tym. Wygląda na to, że w Kędzierzynie Koźlu te miejsca pracy będą, ponieważ załoga ZAK SA niestety starzeje się, wielu z nich przejdzie na emeryturę, więc na pewno wolne miejsca pracy będą. Zresztą prezes Leszkiewicz twierdził, że tak właśnie będzie. No tak to było w przypadku chemii, tak to było, takie były ustalenia, takie były rozmowy z prezesem Leszkiewiczem, z innymi firmami, z petrochemią, z innymi firmami chemicznymi, także mamy nadzieję, że ten naturalny ruch kadrowy, czyli te przechodzenie na emeryturę i nie tylko w tych zawodach, bo jeżeli chodzi o spedytora, to mamy też informację, że w Głubczycach firmy są, które też, duża firma Elektromet, która też poszukuje na dzień dzisiejszy już spedytorów, także myślę, że można szukać tej pracy na Opolszczyźnie, a to co zawsze uczniom powtarzamy, no pracę znajdą ci najlepsi. Gratuluję szkole świetnych pomysłów i oczywiście znakomitych uczniów. No ja dziękuję w imieniu uczniów. No myślę, że no trzeba pracować i starać się jak najlepiej robić to, do czego jesteśmy powołani. Ziemi Kozielskiej rozpoczęło dzisiaj 51. rok działalności na rzecz miasta i regionu.
Dzisiejszą wystawą prezentujemy naszą miejscową artystkę, rodowitą krakowiankę, która w naszym mieście zasłynęła z wielu dobrych, pięknych, cennych prac. Miała wiele wystaw na terenie naszego miasta. Była pracownikiem Biura Projektów Zakładów Azotowych, Spółdzielni Wielobranżowej, Metalchemu, Szkoły Podstawowej nr 6 i pozostawiła trwały ślad w swojej twórczości przez właśnie pracę w tych placówkach. A my, doceniając jej wkład w rozwój artystyczny naszego miasta, no, zaproponowaliśmy, żeby w naszej skromnej salce zaprezentowała swoje prace. I cieszymy się bardzo, że te prace w tej chwili oglądają nasi zwiedzający i podobają się. My w ogóle w swojej, jako Towarzystwo Ziemi Kozielskiej, działalności chcemy promować naszych miejscowych artystów i mamy ich w naszym mieście sporo, więc dużo już prezentowaliśmy naszych artystów, malarzy, pędzla i rzeźby, i robimy to praktycznie rok w rok. A w tym roku zaplanowaliśmy też kolejną jeszcze naszą miejscową artystkę, która miała mieć wystawę w październiku ubiegłego roku, i będziemy tak dalej czynić, póki istniejemy, bo zasługują na to swoim talentem i swoją po prostu wiedzą fachową i swoją sztuką, żeby zobaczyła ich rzesza szersza poprzez między innymi waszą telewizję miejską, za co bardzo, bardzo jesteśmy wdzięczni. No, w naszym mieście trzeba uzupełniać placówki kulturalne, bo one mają swoją działalność i możliwości, a my mamy na miarę naszych skromnych możliwości, prezentujemy tak, jak umiemy, bo salka jest niewielka. Próbujemy wyjść na zewnątrz. Jedna z naszych wystaw bardzo długo prezentowana jest na Rynku Kozielskim i uważamy, że to jest początek być może naszego wyjścia na zewnątrz, bo być może będziemy też, mając po prostu uwzględnienia jakiś inny lokal, zaprezentować się w szerszym gremium na jakiejś zewnętrznej estradzie. Ziemi Kozielskiej przez swoje 50 lat wykonywała olbrzymią pracę wydawniczą. Więc my dokumentujemy historię naszego miasta, i którą umieszczamy w takich niskonakładowych wydawnictwach jak Szkice Kędzierzyńsko-Kozielskie, czy wcześniej Ziemia Kozielska, albo poprzez seminaria naukowe w wydawnictwach poseminaryjnych. To robiliśmy i będziemy nadal robić, i po prostu chcemy, żeby nasi mieszkańcy mieli możliwość zapoznania się z historią naszego miasta i ewentualnie jego dalszą przyszłością poprzez między innymi materiały zbierane przez fachowców, naukowców z różnych uczelni z terenu nie tylko Opolszczyzny, ale z innych ościennych województw. From Argentina, I live in Buenos Aires, its capital city, and well, this is my first time abroad and here in Poland, so far I've been here a week and I really fall in love with your country. My name is Julia, I'm from Ukraine, and here is my first time in Poland, and I like it very much. Yeah, I didn't expect to see Poland in such sightseeing. 大家好. The first thing I say is Chinese. I'm from China. My name is Caroline, but it's not my real name. My Chinese name is Yaxin Wang, and this is my second time abroad to Europe, but it's my first time to Poland. I love this country. The food is very delicious, especially the girls are really beautiful. My name is Thales. I'm from Brazil. I live in São Paulo, one of the biggest cities in South America.
I was my first time abroad as well, and actually I've visited other countries before, but this is my first time in Poland, and I'm just amazed on of how beautiful this country is, of how amazing the people here are, and it's just amazing. The classes, everything, the students, the families, everything is really, really great so far, so I'm just in love with this country. And by the way, the girls are really pretty. Jak to się stało, że ta grupa młodych ludzi z zagranicy trafiła akurat tutaj, do tej szkoły? W sumie rozpoczęła się ta przygoda 3 lata temu, bo już wtedy nawiązaliśmy kontakt z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, bo oni właśnie sprowadzają studentów z zagranicy, z ramienia Stowarzyszenia EISEC. Dostałam maila, odpowiedziałam na niego. No i tak właśnie znaleźli się u nas. W ostatniej szkole, w której byli, prezentowali swoje kraje, opowiadali o kulturze swojej i chcieli przybliżyć po prostu kulturę uczniom w szkołach polskich. Do pewnego stopnia tak, były podobne, bo prezentowali swoje kraje, natomiast tutaj wybraliśmy, niektóre z tematów są inne. Pani zdaniem, jaka to jest korzyść dla uczniów zespołu szkół imienia Reja? Znaczy, oczywiście nie dla wszystkich, dla tych, którymi się ci młodzi ludzie z zagranicy spotykają. No ja myślę, że ogromna korzyść, jeżeli chodzi o język angielski. W końcu mają kontakt z takim żywym językiem już, co niektórzy zdali sobie sprawę, że uczą się nie tylko na sprawdzian, nie tylko na kartkówkę, ale mogą również wykorzystać ten język w takim życiu prawdziwym. Poza tym myślę, że uatrakcyjniamy troszeczkę ofertę naszej szkoły, bo jeżeli coś się dzieje w szkole, to znaczy, że warto tutaj przyjść do nas. A poza tym byliśmy na lekcji, widzieliśmy, że przedstawiają kraje, z których pochodzą. Tak, tak, to następna korzyść. Mogą dowiedzieć się mnóstwa szczegółów na temat krajów, takich dosyć egzotycznych dla nas. Takich szczegółów, których prawdopodobnie nie dowiedzieliby się z internetu czy z telewizji, bo bezpośrednio z pierwszej ręki. Tak, rzeczywiście, ta kultura zupełnie się różni od tej azjatyckiej i jest to dla niej takie bardzo ciekawe doświadczenie. Tutaj konkretnie uczniowie naszej szkoły mówią, że na początku byli nieśmiali, rzeczywiście pierwszy kontakt może był trudniejszy, ale później wszystko poszło już pięknie, na korytarzach podchodzą do nich, rozmawiają z nimi, także współpraca jak najbardziej udana. Są nie tylko w szkole, bywają też poza Kędzierzynem Koźlem, ba, mieszkają u swoich kolegów, czy też koleżanek ze szkoły. Tak, tak, i to myślę, że jest największa atrakcja dla nich, bo ideą tego całego projektu jest nie tylko prowadzenie warsztatów, ale również to, że mogą się spotykać z uczniami na takim gruncie neutralnym i w dalszym ciągu poznawać się i ćwiczyć język. Jeżdżą wokół Kędzierzyna Koźla, to znaczy odwiedzają ciekawe miejsca, gdzie byli? Oni są dopiero od tygodnia, może półtorej tygodnia w Polsce i wiem, że na razie rejony Wrocławia, Wrocław i okolice, ale planują wycieczkę do Krakowa również. Jak długo będą u Was w szkole? U nas w szkole będą do piątku. W piątek mamy ostatnie warsztaty. Czyli w sumie ile dni? W sumie 5 dni, ale w rodzinach będą od niedzieli do niedzieli, czyli pełen tydzień. Czy język polski w zasadzie go nie znają, ale chyba jest trudny dla nich, prawda? Is Polish difficult for you? Oh, Polish language. Oh yeah, it's really difficult. Totally difficult. To zaraz sprawdzimy. Niech każdy z nich powie Kędzierzyn Koźle. Kędzierzyn Koźle. Kędzierzyn Koźle. Kędzierzyn Koźle. Kędzierzyn Koźle. Hola. Es un placer para mí estar acá y bueno, espero seguir conociéndolos y compartir un poco de mi cultura. Привіт! Я дуже рада, що я тут і що в мене є така можливість спілкуватися з поляками. І я вважаю, що це дуже, дуже добре, що я тут. Я дуже вдячна, що була така можливість поїхати сюди і мати практику у Польщі. Дякую. 大家好，特别是在波兰的中国人民，你们大家好。然后第一次来波兰，很爱这个国家，谢谢。
Fala galera, aqui é o Thales do Brasil. Eu queria falar um alô para vocês e também falar que as polonesas são muito lindas, muito, muito bonitas e eu apenas adoro esse país, então muito obrigado. Lutego w Domu Kultury Koźle niezwykłe wydarzenie muzyczne. Przyjedzie do nas Wojtek Mazolewski wraz ze swoimi kolegami. Będzie to projekt Wojtek Mazolewski Quintet. Spotykamy się 16 lutego w Domu Kultury Koźle. No, naprawdę koncert zapowiada się bardzo, bardzo ciekawie. Wojtek Mazolewski to jeden z najwybitniejszych muzyków jazzowych młodego pokolenia, który muzykę jazzową przerabia na taki nieco współcześniejszy nurt jazzu i muzyka ta trafia na listy przebojów, między innymi listę przebojów programu trzeciego. Świetny koncert, serdecznie zapraszamy. Szczegóły na temat biletów na www.mok.com.pl. Dodam jeszcze, że bilety można kupić również w naszym systemie sprzedaży online. Serdecznie zapraszamy. Thank you.
Kochani, brawa dla Państwa za doping, brawa dla siatkarzy po ciężkim meczu w Bełchatowie. Dzisiaj jesteśmy górą i za to wielkie, wielkie brawa! Zwycięstwo za 3 punkty. Taki wiatr strzelił, 10-10. Przy prowadzeniu Jastrzębia Pana jednego będzie ze skromnym bratem. Szanowni Państwo, dziękujemy serdecznie. Wracajcie szczęśliwi do swoich domów. Zapraszamy Was 8 lutego w sobotę o godzinie 17 na pojedynek. Gratuluję wygranej drużynie z Kędzierzyna. Tak króciutko o meczu. Źle troszkę wyszedł ten mecz, a może to po prostu bardzo dobra zagrywka drużyny z Kędzierzyna, która nie pozwoliła nam dobrze przyjąć piłki, przez to mieliśmy spore kłopoty w ataku i to chyba była ta różnica w pierwszych dwóch setach, które były bez większej historii. Kędzierzyn kontrolował to spotkanie przez dwie pierwsze partie. W trzeciej partii po przerwie wróciliśmy, zaczęliśmy troszeczkę lepiej grać, lepiej przyjmować, ten atak nam się lepiej układał i tutaj na pewno mieliśmy szanse swoje, żeby wygrać ten mecz, nie udało się. No szkoda, żałujemy tego najbardziej tego trzeciego setu. Dziękuję. Dziękujemy, kapitan gospodarzy Michał Łuczak, bardzo proszę. Dobry wieczór, dziękujemy za gratulacje. No, na pewno cieszymy się bardzo, bo ten mecz był nam potrzebny, także tym bardziej w takim stosunku, gdzie potrafiliśmy wygrać 3-0. Tak jak Maciek tutaj powiedział, no, ten trzeci set właśnie na pewno tutaj duże brawa dla naszego zespołu, gdzie potrafiliśmy go wyciągnąć. Zaczęliśmy od bodajże 8-3 czy nawet więcej i potrafiliśmy to odrobić, także z tego się cieszymy. Dziękuję. Ja jestem troszkę jestem zawiedziony, bo tam od 2 dni sobie powtarzaliśmy, że kiedy mamy dopaść za Aksę, jak nie teraz. No. Zagraliśmy całkiem niezłe spotkanie ostatnio, teraz trzeba było troszkę przycisnąć i myśmy nie przycisnęli, zrobiliśmy masę takich błędów, które w ogóle nam się nie powinny przydarzyć. No. Kontrujemy, bronimy, nie potrafimy wysokiej wystawić, nie potrafimy na czystej siatce zaatakować. No tutaj takich błędów było mnóstwo. Ale uważam, że powinien ten mecz trwać jeszcze, bo to był skończony atak Gontario, to było na 2-1, czyli ten mecz powinien jeszcze trwać, nie powinniśmy tutaj siedzieć moim zdaniem. Tyle, gratulacje. Na pewno my cały czas walczymy o ten playoff i teraz mamy Jastrzębie. No, mamy taki tydzień, że w ciągu 6 dni gramy z całą trójką najlepszą z zeszłego sezonu. Chciałbym, żeby ten dorobek nasz tych 3 punktów był większy. No jeden punkcik z Jastrzębie, może 2, może 3. Na razie już zapominamy o tym i trzeba potrenować i walczyć dalej. Dziękuję. Dziękujemy. Ja dziękuję za gratulacje i życzę powodzenia w następnych meczach z tą wielką trójką. Przyjemnie, żeby trochę też tych punktów, najlepiej 3 innym. Takie cwaniaczki puszczam. Już tak. Teraz tak. Teraz tak. Na poważnie, co do dzisiejszego meczu. Przede wszystkim jestem zadowolony z wyniku, natomiast nie jestem zadowolony z niezarealizowanej taktyki do końca. Mieliśmy zupełnie inną taktykę na początku. W pierwszym secie ona się sprawdzała, niestety później wróciliśmy do swojej starej gry. Na szczęście to dzisiaj wystarczyło. W następnych spotkaniach musimy tą taktykę bardziej, dokładniej, przede wszystkim dokładniej realizować. Natomiast cieszy walka do samego końca. W trzecim secie przegrywaliśmy od samego początku. Zawodnicy nie poddali się. Za to dla nich wielkie brawa. Dziękuję. Dziękujemy. Czy ktoś z Państwa chce zadać pytanie? Proszę. Pani wykona wyznaczka. Na koniec tam pan dosyć dużo tłumaczył przez sędziego, która była 2, żeby pan przybliżył. Wiktorię. Pokazywałem sędziemu, że powinien. Nie, ja poproszę, zadzwonię do pani prezes. Przede wszystkim, to myśmy dzisiaj przegrali ten mecz i ja nie mam w ogóle, nie uważam, że nie był specjalnie wypaczony ten wynik, ale kończy atak Adi Gontario, jest 2-1 w setach, gramy dalej i nagle sędzia gwiże podwójną u Jurka Zatko, gdzie wcześniej było ze 4 takie akcje, tylko że po prostu Jurek nie ma takiego nazwiska jak Guma, przepraszam bardzo, Gumie się nie gwiżdże, u nas się gwiżdże. Ja to mam za to pretensje, ale generalnie myśmy przegrali mecz. Nie mam pretensji o wydrukowanie, bo to nie tak jest, bo to nie o to chodzi. Uważam, że skończyliśmy ten atak, to było 2-1. Adi chyba skończył ten atak, bo to przeszedł między rękami. Skończył ten atak i to jest 2-1 i jesteśmy dalej w meczu.
a teraz siedzimy tu i teraz ja tutaj gadam do was jakieś tam historie, a prawda jest taka, że powinniśmy jeszcze siedzieć na sali. I oto jestem wściekły. A dwa pokazywałem dlatego, że podobna sytuacja była w ostatnim meczu z Radomiem. Piwowarczy przystanie 25-25 czy 26-2-1 dla nas, robi ten sam numer, a sędzia gwizdża odwrotnie. Oglądam ten mecz w telewizji, oglądam tą powtórkę 15 razy i za cholerę nie mogę zrozumieć, dlaczego tam nie było gwizdnięta to. I dzisiaj przypomnieliśmy to sędziemu, dwa mecze pod rządem sędziowie. Ja poproszę panią prezes, ja wiem, że teraz trochę się unoszę, ale poproszę panią prezes o kulturalne, grzeczne poproszenie ligi o to, żebyśmy już nie spotykali się więcej, bo widocznie nie jesteśmy sobie przeznaczeni. Dziękuję.